Kapitan Raginis, obrońcy spod Wizny, honor ponad wszystko, życie dla ojczyzny. Kapitan Raginis, obrońcy spod Wizny, honor ponad wszystko, życie dla ojczyzny. Historia Polski jest pisana pamięcią walka koło Wizny, kiedy przed armią Guderiana kilkuset broniło ojczyzny. Kapitan Raginis, obrońcy spod Wizny, honor ponad wszystko, życie dla ojczyzny. Kapitan Raginis, obrońcy spod Wizny, honor ponad wszystko, życie dla ojczyzny. Pięknie, wielkie brawa. Raginis walczył 3 dni i się nie poddawał a potem złożył przysięgę z Brykalskim, że albo żeby z tego bunkra nie wyjdzie, albo wygrają tą wojnę. A potem przyszli tak jeden Niemiec do bunkra i powiedział, że będą rozstrzelać jeńców, to wtedy kapitan Raginis się poddał i powiedział, żeby wyszli z bunkra i się wysadził granatem. Skąd znasz historię o majorze Raginisie? Tata mi opowiedział. Mhm. A skąd jesteś? Z Polski. A ile masz lat? 6. 6. Dobrze. Czy lubisz historię? Lubisz historię II wojny światowej? Tak, lubię poznawać i potem opowiadać. Dzięki bardzo. I nowe rzeczy zbierać, jakieś pamiątki i tak dalej.